wszystkich. Tu widzicie mniej więcej, o czym będzie wykład. Najpierw chcę powiedzieć coś o sobie, bo podobno wypada, więc tak bardzo szybko. Nazywam się Gracjana Zielińska, pracuję w MOA Cube, takim naszym małym indie studiu. Zajmuję się ilustracją, concept artem, grafiką do gier i ogólnie wszystkim, co się łączy z 2D. Tutaj widzicie adres naszej strony, mojego Twittera, bo podobno wypada podać, i moją stronę, moje portfolio. Tak szybko powiem, od czego zaczynałam. Zaczynałam od gier mobilnych i generalnie wszystkiego, za co się mało płaci i czego się nikomu innemu nie chce robić, i powoli sobie gdzieś tam szłam do góry, jednocześnie studiowałam. No i potem wylądowałam w Code Minion, gdzie poznałam Tomka Grochowiaka, z którym później stworzyliśmy MOA Cube, gdzie poznaliśmy się bardzo dobrze przy piwie. Do tej pory uważam, że tak naprawdę najważniejsze w branży są tego typu kontakty, i założyliśmy sobie nasze małe indie studio, w którym się bardzo dobrze bawimy. Przy czym mamy bardzo dużo i mało czasu jednocześnie, bo albo siedzimy i pracujemy non stop, albo się obijamy przez tydzień, dwa. Tak szybko chcę wam pokazać, czym się zajmuję. Między innymi ilustracją, również grafiką tradycyjną, komiksem czasami. Od tego zaczynałam kiedyś i do dzisiaj to lubię, chociaż nie mam czasu. Zajmuję się też czasem grafiką projektową, czyli czymś niby zupełnie innym. Robię różne lokacje do gry i same ilustracje, i też już takie konkretne arty, asety, postacie, menu, nie wiem, szybkie szkice koncepcyjne albo jakieś tam inne projekty. No, generalnie zajmuję się absolutnie wszystkim, co trzeba zrobić po prostu. No. A teraz tak, chciałam wam trochę powiedzieć, jaka jest rola grafiki w game devie ogólnie. Nie wiem, czy większość sali jest w ogóle z branży, czy nie, więc dużo rzeczy będę mówiła takich trochę ogólnych, dla wielu może już znanych, ale może dla kogoś to będzie nowe. Generalnie moim zdaniem grafika 2D jest, wymaga trochę więcej niż inne specjalizacje, ze względu na to, że trzeba się specjalizować praktycznie we wszystkim. Bardzo mało osób może sobie pozwolić na zajmowanie się tylko jedną rzeczą. Tak jak na przykład modeler 3D może się często specjalizować w jednej rzeczy, to grafik 2D pracujący zwłaszcza w małej firmie musi robić po prostu wszystko, co jest do zrobienia. Czyli tak jak na przykład grafik przy dużym projekcie, przy AAA-u czy czymś będzie się zajmował głównie concept artem, jakimiś tam promocyjnymi artami i detalami, no to grafik indie będzie musiał robić i to, i absolutnie wszystko inne, co jest do zrobienia w grze. Co jest jednocześnie i frustrujące, i bardzo satysfakcjonujące, bo jeżeli się pracuje w dużej firmie i zajmuje się nie tylko 2D, to często jest się takim drobnym trybikiem. Natomiast jako grafik 2D w małym studiu, to faktycznie nasz wkład w grę jest ogromny i możemy decydować o wszystkim i wstawiać głupie rzeczy w grze. Także generalnie praca w dużym zespole przy grafice 2D jest bardzo przewidywalna, wie się konkretnie, czym się zajmuje, i no, generalnie dosyć łatwo można pracować tak od 9 do 17. Każdy ma swoją działkę, odrabia ją, wychodzi i nie ma większego wpływu na całość. Przy indie możemy siedzieć po nocach, frustrujemy się bardzo, ale z drugiej strony cała nasza współpraca jest o wiele bardziej intensywna i przez to nasze projekty sprawiają nam o wiele więcej frajdy. A przede wszystkim to, że mogę naprawdę wpływać na wszystko, a jak coś mnie zdenerwuje, to nie przyjdzie mi marketingowiec i nie powie, nie da się tak zrobić, tylko sobie po prostu to zmieni. To jest moim zdaniem najfajniejsze w tej branży. Teraz tak, to co jest specyfiką pracy w grach indie, przynajmniej dla mnie, to już o czym wspomniałam, że dużo się frustruje, ale z drugiej strony satysfakcja jest spora, ale też możliwość zrobienia gry od zera. Ja na przykład nie jestem programistą totalnie, w ogóle się na tym nie znam, ale dzięki temu, że w dzisiejszych czasach powstały takie silniki, jak tutaj macie wypisanych parę, to jestem sobie w stanie sama spróbować zrobić grę. Tutaj widzicie na przykład screeny z mojej super sekretnej gry, która jest mniej więcej tak zaawansowana, jak widać. Nigdy w życiu nie robiłam gry, udało mi się w ciągu praktycznie jednego dnia zrobić faktycznie działającą scenę, chodzącą postać, która już coś tam nawet sobie mówi, jakoś ma interakcję, i nawet zrobiłam menu save load. Także to jest strasznie fajne, bo jeżeli człowiek jako grafik wchodzi sobie do game devu i totalnie się na niczym nie zna, to są silniki, które pozwalają się naprawdę pobawić bez żadnych specjalnych skilli, zrobić coś, co naprawdę działa. Czy będzie działało dobrze, to jest inna sprawa, ale działa. No. W mniejszym zespole generalnie, tak jak widzicie, tutaj wypisałam, no,
jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie elementy. I tak naprawdę to, że zaczęłam sobie robić własną grę, trochę wynika z tego, że już miałam w tym doświadczenie, że po prostu zajmowałam się po trochu wszystkim. Czasem wymyślałam wcześniej w Goodminion jakieś tam puzzle, drobne rzeczy designowe, rysowałam wszystko, więc stwierdziłam, dobra, to mogę spróbować zrobić nawet własny projekt. No i generalnie nie ma też takiej opcji w małym zespole, żeby ktoś się zajmował tylko jedną rzeczą. W związku z czym nie ma grafika, który się nie zna zupełnie na tym, jak gra wygląda od podstaw, bo jednak każdy gdzieś tam musi coś kojarzyć, jak to złożyć, jak potem poskładać. Zresztą 2D jest o tyle specyficzne, że przy grafice trójwymiarowej robimy model i to wszystko się wstawi, można skalować, zmieniać, a 2D jednak wymaga konkretnej rozdzielczości. I planowanie pod konkretny format już samo w sobie bywa czasem trudne, bo monitorów rozdzielczości jest po prostu milion, a do tego od 2D zazwyczaj wymaga się, żeby działało na słabszym sprzęcie, bo 2D się często kojarzy z casualami. A prawda jest taka, że grafika 2D czasami potrafi w pamięci zebrać o wiele, wiele więcej niż 3D, więc upchanie tego, żeby to było sensowne, czasami jest większym wyzwaniem niż przy 3D, przynajmniej moim zdaniem. No i od razu przy 2D jesteśmy uwiązani konkretnym rzutem, konkretną perspektywą. Od razu wiemy, jak musimy pociąć elementy, żeby działało. W wypadku, kiedy robimy na przykład jakąś animowaną postać i cały zestaw asetów, no to nie możemy sobie narysować czegokolwiek. Tu już jednak konkretna lista tego, jak to ma wyglądać, jakie postać ma animacje, co się zmienia. No, zmienienie tego potem naprawdę utrudnia pracę, więc to jest jakiś taki większy wymóg. Dlatego też moim zdaniem nie każdy fajny ilustrator się sprawdzi jako grafik w game devie, bo oprócz rysowania ta praca wymaga czasem też pomyślenia technicznie, jak coś może działać, jak to można złożyć i zwyczajnie trzeba to lubić. Mam znajomego, który się wypisał z branży, bo stwierdził, że on sobie lubi rysować, a jak potem dostaje wszystkie techniczne rzeczy, to go szlak trafia, więc to nie dla każdego. Tu wam chciałam pokazać przykład naszej lokacji z Solstice i jak wygląda gotowa lokacja, chociaż technicznie to jest właściwie promo art, bo jest trochę podmalowana, w zestawieniu z tym, jak ona wygląda, jak podzielona na poszczególne asety i jak już jest złożona w grze. Tutaj to jest lokacja na paralaksie, który się przesuwa, w związku z tym główny plan jest o wiele większy niż to, co widzimy na ekranie. Ja sobie używam, robię taką ramkę, która pokazuje najbardziej popularny, tak? A to ja nie wiem, bo to nie tutaj, to tam musi być. Ja tutaj nic nie mam. Ale tam widać. No, w każdym razie, nie wiem, a już jest okej? Okay? Ja sobie robię zawsze taką ramkę, która mi pokazuje te najpopularniejsze rozdzielczości, także wiem, czy jakieś ważne... Właśnie, bo ja tu nic nie mam. Tak chyba będzie prościej. Dobra, działa? Okej, super. To lecimy dalej. Tu wam chciałam pokazać różne rodzaje animacji, jakie robiłam do różnych gier. Ta u góry to jest animacja naszej postaci z Solstice. Tutaj nie mamy potrzeby używania zbyt wielu animacji takich drobnych, ale zmieniamy pozy i te pozy muszą się bardzo różnić, bo podkreślają różne gesty, różne tam zmiany nastawienia postaci. W związku z czym tak naprawdę tutaj każda postać, każda klatka to jest osobna, krótka animacja z drobnymi detalami, one są całościowe.
Ale na dole widzicie animację szkieletową, pocięty aset. To, co widzicie tam po środku, to jest, jak mi się źle złożył za pierwszym razem. Ale generalnie robię sobie postać do takiej animacji szkieletowej, dzielę ją na poszczególne elementy i z nich składam animacje już z takich poszczególnych części. To ma swoje plusy i minusy, bo to, co widzicie po prawej, to jest bardzo kiepska jeszcze animacja, ale coś takiego składa się naprawdę w 15 minut, więc pracę to bardzo ułatwia, ale ma też swoje wady, dlatego że te wszystkie elementy, one są sztywne, trzeba je podmalować jeszcze. Tutaj nie będzie tego dobrze widać, ale przy przesuwaniu powstają jakieś tam dziury. Generalnie taki szkielet jest bardzo fajny, ale jak się robi animację z detalem, no to jednak takie klatki trzeba i tak potem osobno podmalować. No, jeszcze chciałam wspomnieć o tym, czy to się opłaca w ogóle, czy 2D jest opłacalne, bo często się mnie o to pytają różni ludzie. Tutaj zrobiłam taką małą listę, co się opłaca tak naprawdę, jeżeli chodzi o 2D, od góry do powiedzmy dołu. Także najbardziej się opłaca praca w agencji reklamowej, bo tam są pieniądze i generalnie wszelkie arty promocyjne. Potem bardzo polecam przebranżowić się na 3D, bo jest mniej frustracji i są sensowne pieniądze. Potem to chyba jest jasne. Są duże firmy, są gry takie bardziej popularne, powiedzmy, są hopy. Jest dużo gier, które ja bym nazwała produktami, także to są stabilne pieniądze, ale trochę mało satysfakcji. A potem jest mały zespół indie, taki jak my, z czym akurat nam się udało zarobić trochę pieniędzy, ale na pewno nie jest to praca stabilna, ale z tych wszystkich rzeczy jest najbardziej satysfakcjonująca. No i oczywiście można pracować na zlecenie, jak zawsze, ale to już zależy od szczęścia. Można zrobić dużo albo przez 2 miesiące nie jeść. No. Co się generalnie przydaje przy pracy w 2D? Moim zdaniem najważniejsze to jest tak naprawdę wyobraźnia. To jest trochę problem, bo w wypadku koncepciarza wyobraźnia będzie ważniejsza zawsze niż warsztat, bo chodzi o to, jaki mamy pomysł. W wypadku grafika 2D, który będzie robił wszystko w małej grze, no potrzebne jest to i to, bo i to, co wymyślimy, musi być ciekawe, ale z drugiej strony, jak to narysujemy bez sensu, no to nie będzie wyglądało dobrze, więc to jest takie trochę podstępne w tym wypadku. Najfajniej by było, jakby nam się udało dopasować stylem do wszystkiego. My na przykład chcemy robić nasze kolejne gry bardzo stylizowane, w związku z czym teraz robimy grę realistyczną, ale nasze następne projekty będą i kartunowe, i takie stylizowane na kreskę japońską, nie mylić z mangą, tylko tak na ukiyo-e. No, generalnie dużo jest w tym wyzwań. Fajnie też, jak się ma jakieś doświadczenie z, nie wiem, z pixelartem, z różnymi stylami już takimi stricte graficznymi na komputerze. Ja akurat zaczynałam od pixelartu, którego szczerze nie znoszę. Bardzo go szanuję, ale to jest nie dla mnie. Natomiast dobry pixelart to jest naprawdę ogromna sztuka i trochę w tym doświadczenie starałam się złapać tak po prostu, żeby gdzieś przynajmniej spróbować wszystkiego. No i generalnie wszystko będzie trzeba zrobić, czyli jak ktoś się nigdy nie stykał z logotypami, nie wiem, zrobieniem GUI, warto pooglądać sobie różne rzeczy, warto popatrzeć, pochodzić po bardzo różnych stronach, bo taka jest prawda, że jak się robi projekt od zera, to się robi w nim absolutnie wszystko. No i generalnie w związku z tym, jak już o tym wspominałam, nie można sobie pozwolić na jedną specjalizację i to jest właśnie ciekawe, bo są ludzie, którzy specjalizują się tak naprawdę we wszystkim i ciągle widać ich styl, a są ludzie, którzy potrafią idealnie się dopasować do różnych stylów. Chciałam wam pokazać parę przykładów prac. To jest na przykład taki bardzo zdolny gość, który pracował z nami przy Fantasmacie, nazywa się Patrick Lambert, ale kojarzycie go pewnie z tych konceptów, to są koncepty do Prince of Persia. To jest facet, który jest niesamowicie wszechstronny i jednocześnie ma bardzo charakterystyczną kreskę, ale dopasowuje się do wszystkiego. To są jego koncepty postaci, a tutaj widzicie różne jego asety. Na przykład do gry Tomka Arkmagi robi animacje bardzo fajne, jak widzicie, takie naprawdę pro, bardzo zróżnicowane, dynamiczne rzeczy, ale jednocześnie robi gry retro, w których robi pixelartowe logo i postacie, izometryczny rzut, tego typu asety, robi sobie mangowe, w mangowej stylistyce charaktery postaci, a z drugiej strony robi super szybkie szkice, realistyczne, bardzo takie drapieżne i dynamiczne. Także chciałam pokazać, bo to jest taki rzadki przypadek faceta, który jest naprawdę niesamowicie wszechstronny, a jednocześnie ciągle charakterystyczny. To są jego prace do Fantasmatu, czyli gry, przy której współpracowaliśmy razem. I no, też widzicie, zupełnie niby inna stylistyka, ale jak się przypatrzeć na detal, dalej widać, że ten sam facet to wykańczył. Widać jego kreskę. Tu mamy przykład innego gościa, który z kolei z drugiej strony jest tak wszechstronny, że czasem nawet trudno poznać, czy to są jego prace. To jest Matt Rhodes, on pracuje dla Electronic Arts, dla BioWare'u właściwie robi głównie koncepty do Mass Effecta, do wszystkich Dragon Age i tak dalej.
Wysłuchaj, mówiąc to po lewej, to jakby ktoś był ciekawy, jak wyglądała talii naprawdę. To tak właśnie wyglądała talii, ale nie umieścili tego burza, jak pewnie wiecie. No. W każdym razie jest w stanie zrobić zarówno bardzo fajnie wykończoną postać, taki, już taki koncept, który właściwie można wstawiać do gry, od razu robić na jego podstawie model, jak i robi taki trochę mood artwork, ten u góry do Dragon Age'a, który pokazuje klimat. A potem mamy jakiś art, nie pamiętam do czego to jest, który jest zupełnie stylizowaną komiksową kreską. Także zupełnie inny set skinny. Tutaj jest parę prac Sadiego Safadiego, którego kojarzycie z The Last of Us i Uncharted wszystkich części, ale jednocześnie wrzuciłam jakąś jego pracę taką bardziej komiksową, właściwie kartunową i realistyczny koncept postaci i malarską lokację do The Last of Us. Właśnie kolejny przykład faceta, który dopasuje się do wszystkiego. Tutaj dałam jego adres strony, jakby ktoś był ciekawy, bo macie właśnie i jego ołówkowy tradycyjny szkic, i matte painting po prawej do The Last of Us, czyli pracę generalnie podmalowaną na fotografiach, plus kartunową ilustrację i znowu bardziej realistyczną ilustrację. Jeden facet, a jest w stanie zrobić absolutnie wszystko. Tutaj z kolei, jeżeli właśnie mówimy o teamach indie i osobach, które się zajmują wszystkim, to są prace Simon, która pracowała m.in. przy Deponii, generalnie grach Dedalic, przygodówkach, point and clickach. To jest dziewczyna, która na przykład wszystkie postacie do Deponii sobie, jak widzicie, tradycyjnie rysowała ołówkiem, potem to przerabiała. Jednocześnie robiła grę izometryczną i robiła wszystkie asety do tego, to co widzicie na dole, ale również sobie maluje takie zupełnie malarskie, bardzo fajne ilustracje. Ciągle widać, że to jest styl, ale dziewczyna również no, naprawdę wymiata i potrafi zrobić wszystko. No. To jest właśnie ciekawe zagadnienie i chciałam o tym wspomnieć, czemu właściwie gry się stylizuje i czemu ja uważam, że takie gry są ciekawsze. To nie jest jakieś strasznie podstępne, są, no, po prostu je zapamiętamy, bo jest taka masa generycznych tytułów, zwłaszcza AAA, dzisiaj wszystko wygląda tak samo, wszystko się zlewa. W związku z tym moim zdaniem gry 2D mają tą przewagę, że można zrobić takie mały zamknięty projekt, który będzie się bronił, który będzie całościowy. Trochę dla mnie to jest taka różnica jak między serią książek w paperbacku, a jakimś takim małym, ilustrowanym, limitowanym artbookiem. Tutaj wam pokazuję parę screenów właśnie z gier, które moim zdaniem ostatnio są jednymi z najciekawszych. Jest Banner Saga, ten po prawej to jest screen z Journey oczywiście i jeszcze Valiant Hearts. Te wszystkie gry mają sporo problemów, one może nie są najlepsze, ale moim zdaniem za 10 lat bardziej będziemy pamiętać te tytuły niż, nie wiem, kolejnego AAA o smokach czy coś. Chciałam wam też pokazać, to jest właśnie dla mnie idealny przykład, a to jak wyglądało oryginalnie Borderlands i co się z nim stało potem. Najpierw te oba screeny po lewej, tu już była wersja, która poszła do trailera i już do wszystkich preview. Tak gra miała wyglądać, tu już był praktycznie zamknięty stan. Jakiś bardzo mądry człowiek poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że trzeba to przerobić. Ktoś miał super pomysł i zmienili kompletnie koncepcję graficzną. Po lewej widzicie Mordekaja w pierwotnej wersji i w tej, którą już znamy z gry. To nawet nie trzeba zrobić super dobrego screena, żeby zobaczyć różnicę. Sama ta kreska, ta stylizacja to dodała mnóstwo dynamiki i sprawia, że Borderlands jest jedną z niewielu gier takich AAA ostatnich lat, które każdy pamięta i każdy zawsze rozpozna i już są kultowe. Jakby ta gra wyszła w takiej wersji po lewej, no to myślę, że 2 lata i nikt by o tym nie pamiętał. Dobra, tu wam chciałam pokazać parę rzeczy, które ja na przykład robię, kiedy sobie myślę o projektowaniu naszych gier tak bardziej spójnie, bo po lewej macie menu i lokacje z Cinders, po prawej jest menu i lokacja z Solstice. I jakby jedna gra jest bardziej stylizowana, robiliśmy bajkę, w związku z tym mamy menu takie okładkowe, nawiązujące do secesji. Z kolei Solstice jest bardziej realistyczne, ale chciałam, żeby, ponieważ wszystko to robimy pod naszą marką, żeby jednak gdzieś były wspólne elementy. W związku z tym jest jakiś ornament, jest podobna kompozycja menu, nie chcieliśmy tego zmieniać. Trochę by nam się nie chciało w ogóle tego zmieniać, z tego co pamiętam, ale poza tym stwierdziliśmy, że tak będzie jednak spójnie i fajnie. I się tego trzymamy dość konsekwentnie. A to jest to, o czym mówiłam, nasz kolejny projekt. To, co widzicie u góry po lewej, to będzie menu do naszej gry, jak kiedyś może powstanie. Generalnie idea będzie taka jak tutaj, czyli również będziemy nie w tym samym układzie, ale będziemy się spójnie trzymać całej nowej wymyślanej stylistyki. Właśnie tutaj chcemy zrobić coś, co jest japońskie, ale nie jest mangowe, tylko jest stylizowane na stare drzeworyty.
Na razie wychodzi na to, że to jest strasznie upierdliwe, ale bardzo satysfakcjonujące. Pamiętam, że kiedyś spędziliśmy chyba z tydzień na robieniu miliona poprawek. To znaczy ja robiłam milion poprawek i mówiłam, że mi się nie podoba, wysyłałam Tomkowi. Tomek mówił, że już jest fajnie, a ja przerabiałam od nowa. Ale potem, jak już byliśmy zadowoleni z efektu naszej pracy, to wiedzieliśmy, że było warto. Chciałam powiedzieć trochę o inspiracjach, bo strasznie nie lubię, jak ktoś do mnie podchodzi i po pierwsze się mnie pyta, co mnie inspiruje, bo to jest głupie pytanie, a po drugie mówi, że na przykład ma doła i nie ma pomysłu i nie ma co narysować. Wszystkie, nie wiem, moim zdaniem inspiracje są absolutnie wszędzie. Ja jestem typem chomika i zbieram wszystko, co da się w ogóle zebrać. Robię zdjęcia absolutnie wszystkiemu. W związku z tym masa naszych lokacji, naszych pomysłów pochodzi z tego, że gdzieś zrobiłam zdjęcie czemuś głupiemu i potem sobie o tym przypomniałam. Przykładowo, to jest lokacja z Solstice knajpa i w niej jest masa różnego detalu. Tak naprawdę tu nie ma użytego żadnego konkretnego zdjęcia, natomiast to, co widzicie, te zdjęcia po prawej stronie, to są zdjęcia z mojego wyjazdu do Maroka, to są zdjęcia, również jest jakiś screen z gry Chains of Satinaf, jakaś tam randomowa fota z Google, jakieś talerze, które mi się spodobały. Generalnie wszystkie te rzeczy gdzieś stały się elementem tej lokacji i paru innych Solstice. Po prostu zbieram sobie masę takich rzeczy do kupy i potem powstaje z tego coś bardziej takiego spójnego. Każdemu polecam. Chciałam wam również pokazać rzeczy, które mnie inspirują jako taki hint. Gdzie szukać tych inspiracji? Moim zdaniem fajnie się odwoływać do rzeczy starych, do rzeczy jeszcze niewykorzystanych, do rzeczy bardziej takich awangardowych, bo jeżeli kogoś na przykład inspiruje Skyrim, to znaczy, że inspirują go generyczne smoki. I jak przejrzy sobie koncepty do tego, to zobaczy koncepty, które wyglądają tak samo od 10 lat, bo ktoś się spojrzał na jeszcze inne fantazy i jeszcze inne fantazy i ciągle korzystamy z tego generycznego europejskiego, jeszcze nie europejskiego, takiego medieval fantazy. A tu wam chciałam pokazać akurat Torgala, czyli komiks Europa. Niby fantazy, ale jednak zupełnie co innego, o wiele bardziej oryginalnego. Chciałam pokazać parę okładek, które same w sobie są małymi obrazami. Każdy właściwie kadr u Rosińskiego jest nową kompozycją, bardzo ciekawą, bardzo dopracowaną. Tutaj po lewej są również kadry z kolejnych komiksów Rosińskiego. To jest strasznie fajne, bo każdy mały kadr jest właściwie małym obrazem i powodzenia w znalezieniu czegoś takiego dzisiaj w takim generycznym fantazy AAA-owym. To po prawej to jest z filmu z lat 70. Film fantazy europejski, nazywał się Gandahar i był takim dziwnym połączeniem Orwella z czymś bardzo nielegalnym. W każdym razie naprawdę takie rzeczy są super, warto poszukać, bo moim zdaniem wtedy można robić ciekawsze rzeczy, jak się będziemy inspirować czymś innym niż taki kompletnie no, generic stuff, że tak powiem. To jest taka ciekawostka. Ostatnio odkryłam stare komiksy Giganty, które bardzo lubiłam jako dziecko. Się strasznie zdziwiłam. Pamiętam, że były fajne, ale wydawało mi się, że narysowane były no, tak no, jak to Kaczor Donald. A potem odkryłam, że tak naprawdę w tych komiksach jest masa świetnych kompozycji, masa bardzo fajnych pomysłów. Spójrzcie na te, nie wiem, kolory po prawej, na te takie dziwne gradienty. Dzisiaj się takich rzeczy nie robi, bo się uważa, że to jest tandeta, ale tak naprawdę to jest szalenie ciekawa kompozycja. Wszystkie tutaj kompozycje są naprawdę dobre i tak naprawdę jakby sobie wyjąć te postacie, to równie dobrze mogły to by być już gotowe lokacje do przygodówki 2D. Wcale by nie było problemu. Są świetne kadry, jest, nie wiem, jest przedplan, jest to fajnie podzielone. No naprawdę, bardzo byłam zdziwiona i stwierdziłam, że te inspiracje naprawdę są wszędzie. Dobra, teraz będzie trochę konkretów. Przede wszystkim strasznie mnie zawsze denerwowało, jak ktoś się do mnie zgłasza z jakimś pomysłem na zrobienie gry i mówi, ja mam taki ekstra pomysł, ale ja nie jestem grafikiem, więc niczego nie zrobię, jak ty mi coś zrobisz, to ja ci zapłacę potem, ale prawda, najpierw muszę mieć grafik. To jest bzdura. My sami bardzo rzadko pracujemy na gotowych grafikach od początku, bo to jest po prostu strata czasu. Tutaj widzicie nasz Clue Journal Solstice i wersja po lewej, którą widzicie, to jest jej odpowiednik, który aktualnie znajduje się w grze. Tak to się zaczynało, mieliśmy po prostu bazowy szkic, układ elementów i na czymś takim pracowaliśmy długo, póki tego nie skończyłam. Także wcale nie trzeba mieć super asetów. Moim zdaniem praca na placeholderach jest właśnie bardzo fajna, bo bardzo szybko pozwala złożyć sobie mniej więcej to, jak gra ma wyglądać i potem wstawiać konkretne rzeczy. Tutaj na przykład po lewej mamy lokację Solstice, trochę spoiler, ale trudno. Generalnie na czymś takim sobie pracowaliśmy dłuższy czas, zanim lokacja powstała, a powstawała w swoim tempie. Jak też widzicie, jest znowu ta ramka, którą widzieliście wcześniej, której właśnie używam do sprawdzenia, czy na pewno w każdej rozdzielczości wszystkie ważne elementy będą widoczne.
To po prawej to są postacie do Solstice, wersje finalne i wersje... Myśmy nie robili akurat do tej gry takich konceptów, natomiast nasi pisarze, którzy postacie wymyślali, powiedzieli nam na przykład, z kim im się kojarzą, z jakimi aktorami, jakie twarze. W związku z tym ja sobie wzięłam jakieś tam zdjęcia aktorów albo typów urody, które im odpowiadały i sobie do tych twarzy podmalowałam jakieś tam bardzo szybkie pomysły na postacie. Jak widzicie, mimo że finalne wersje się oczywiście bardzo różnią, to gdzieś idea tych twarzy, idea stroju, ogólnie pomysł na postać zostały w sumie dosyć podobne. Z kolei ten screen na dole po prawej to jest z mojej super tajnej gry. I mniej więcej właśnie ma tą lokację i tą pierwszą i nic więcej, ale też sobie wstawiłam taką lokację naszkicowaną na szybko i generalnie nie muszę jej wykańczać, bo na niej uczę się, jak ustawiać sobie, nie wiem, przejścia, jakieś covery, animacje, tego typu rzeczy. Skończone asety są mi niepotrzebne, zajęłoby to dużo czasu. Na czymś takim fajnie się pracuje. Chciałam też powiedzieć właśnie o czymś, co może zrobić grafik 2D w małym studiu, a czego nie zrobi grafik w dużym, czyli to, że jak nas coś denerwuje, to możemy to zmienić zupełnie, bo nikt nam nie zabroni. Tutaj mamy menu Solstice. Na początku chcieliśmy robić trochę tak jak Cinders, czyli wszystko stylizowane, taką jakby okładkę graficzną. I bardzo długo coś takiego było naszym głównym menu. To generalnie działało, w sensie jest dobra, jest stylizowane, jest fajnie, jest jakiś tam przekaz, o który nam chodziło, ale ciągle nam coś nie pasowało. Ja ciągle to przerabiałam, ciągle zmieniałam, nie wiem, jakieś pojedyncze kreski, no marnowałam czas na to strasznie. Tymkowi też coś ciągle nie pasowało, aczkolwiek nie wiedział do końca co. Aż w końcu na którymś etapie stwierdziliśmy, dobra, trudno, wywalamy całe to menu, bo to jest bez sensu. Mamy fajną panoramę zimową, ona dobrze robi, mamy realistyczną grę, to będzie o wiele lepszy cover. I tak naprawdę moment, w którym to zrobiliśmy, podmienienie tego, to była taka sekunda i było o rany. Ile czasu zwlekaliśmy, jak teraz jest dobrze. Także warto te swoje decyzje naprawdę podważać i mówię, no firma indie ma tą zaletę, że można to zrobić na dowolnym etapie tak naprawdę. Dobra. I właśnie jeszcze chciałam pokazać parę przykładów, jak się nie ma grafika i właśnie słyszę takie mrudzenie, że nie da się zrobić. Są fajne gry, są fajne przemyślane stylizacje, gdzie grafiki praktycznie nie ma. Thomas Was Alone jest, no chyba każdy to kojarzy, grą, w której gramy samymi prostokątami, mamy same prostokąty i geometryczne kształty, a kurczę, klimat jest świetny. Tylko zwróćcie uwagę, że to jest gra tak naprawdę bardzo dobrze zadizajnowana. Nie chodzi mi o, nie wiem, level design, chodzi mi o design graficzny. Ona tak naprawdę, każde ujęcie w niej, każdy kadr mógłby być w jakimś artbooku o designie, bo to są po prostu dobre, bardzo proste kompozycje. Analogicznie Nidhogg, który jest z kolei pikselowy, ale jest tak fajnie dopracowany. Ta gra z jednej strony jest okropna, ale z drugiej strony ona, tak jak na tym screenie, gra jakimiś takimi dużymi motywami, dużymi kształtami. One są proste, one są toporne, ale to jest jednak spójna stylistyka. To nie jest coś takiego, że bierzemy ileś randomowych, nie wiem, asetów pikselowych z jakiegoś tam asset shopu i wstawiamy, tylko to dalej jest cała przemyślana kompozycja. Chciałam wam pokazać brzydki pixel art, ale nie będę się wysłuchliwiać na nikim, więc macie mema. Plus właśnie fajnie zrobiony, dopracowany pixel art w zestawieniu, na przykład Broforce. To jest gra, która jest cała pikselowa, ale jest to tak fajnie pomyślane, tak fajnie stylizowane i tak dynamiczne w rozgrywce, no, że to była akurat dobra decyzja. Jest moim zdaniem za dużo gier dzisiaj, które biorą pixel art na zasadzie, że to jest retro, to się sprzeda. Moim zdaniem bez sensu robić pixel art dla samego pixel artu, bo tylko dlatego, że coś wygląda na indie, to nie znaczy, że będzie indie. No. Super pro tip, jeżeli ktoś kiedyś robił cokolwiek w grafice, niech wszystko robi razy dwa, bo potem będzie płakał. Jak klient wam powie, albo ktokolwiek, że to ma być takie małe i się nigdy nie przyda wielkie, to kłamie. Zawsze kłamie, w związku z tym naprawdę. Ileś pierwszych lokacji zrobiliśmy bardzo małych, bo stwierdziliśmy, że robimy pod konkretną rozdziałkę. I mimo, że już miałam jakieś 5-letnie doświadczenie czy coś, to jak zupełny frajer dokładnie tak zrobiłam. Bardzo szybko się oczywiście okazało, że tu jest potrzebny jakiś plakat, cokolwiek, trzeba przemalować. Mamy tylko wersję, która ma na przykład 500 pikseli. Także naprawdę, pro tip, róbcie wszystko razy dwa, zawsze. W sumie trochę o bazach asetów i stokach wspomniałam, że no, generalnie moim zdaniem nie warto, bo to jest marnowanie czasu. Po pierwsze nie wiadomo dokładnie, co się kupuje, po drugie to nigdy nie jest nasze własne, bo składamy grę z czegoś, co ktoś inny zaprojektował do czegoś innego. Również chciałam wam powiedzieć trochę o tym, jak sobie radzę z rzeczami, których nie potrafię narysować, bo moim zdaniem nie ma osoby, która rysuje super wszystko, na pewno nie jestem to ja, ale bardzo dużo można sobie oszukać.
Tutaj widzicie kruka z fantazmatu, w niektórych kręgach bardzo znanego. Pod koniec projektu, jak już wszystko było praktycznie zamknięte, nasi szefowie wymyślili, że trzeba zrobić kruka. W związku z czym ja, która byłam wtedy strasznie jeszcze debiutująca tak naprawdę i w życiu nie narysowałam żadnego ptaka, już nie mówię o jego animacji, dostałam zadanie narysowania kruka i stwierdziłam, o matko. W związku z tym nie miałam o tym zielonego pojęcia, zaczęłam szukać masy refek i ponieważ miałam mało czasu, stwierdziłam, że nie będę się w ogóle przejmować niczym, tylko po prostu podmaluję sobie jakieś tam zdjęcia, które znalazłam, podmaluję te szkice. Generalnie zadziwiająco szybko mi to poszło i finalny kruk, którego widzicie, jest tak, nie wiem, w 60% moim rysunkiem, a cała reszta to jest trochę połączonych zdjęć, trochę jakichś tam szkiców, wszystko razem potem docięte. Także tym głupim krukiem udowodniłam sobie, że nawet jak o czymś nie mam pojęcia, to jak się człowiek zawsze i będzie kombinował, to naprawdę wszystko można zrobić. Tak samo jak ktoś, nie wiem, nie zna postaci, nie zna anatomii. Ja bardzo często, jak mam z czymś problem, proszę koleżankę czy kolegę, żeby mi zrobił jakąś głupią pozę i sobie robi to, co trzeba. I potem mam jakieś tam odniesienie. Jak nie znałam 3D, nadal nie znam, szczerze mówiąc, ale jak potrzebowałam jakiejś skomplikowanej perspektywy, bo jestem totalnym łosiem pod tym względem, to się szybko nauczyłam SketchUpa, który dla ludzi nieogarniętych jest naprawdę fantastycznym narzędziem, bo w 5 minut można sobie stworzyć praktycznie zamkniętą scenę bez żadnych skilli. Także wszystko się da, nie ma czegoś takiego, czego się naprawdę nie da zrobić. Może oprócz wielkich robotów, tego jeszcze nie ogarnęłam. No, to wam chciałam pokazać, jak powstawała na przykład jedna z lokacji do Fantazmatu. Akurat lokacje do Fantazmatu powstawały bardzo różnie, bo część z nich zaczynała się od szkic ołówkiem, część od razu na komputerze, a część właśnie była modelem 3D. W tym wypadku robiłam model, dlatego że nie mieliśmy pomysłu, znaczy inaczej, nie mogliśmy się bardzo dogadać co do pomysłu na tą lokację, więc wypróbowałam sobie ileś ujęć. Akurat to po lewej u góry to jest finalny render, na podstawie którego powstawał koncept ten na dole po prawej. Po prawej u góry to już jest finalna wersja, a ten po lewej na dole to jest jeden z jakichś tam wariantów, które sobie wypróbowywaliśmy, jakie tam będzie oświetlenie, jaki układ elementów, czy w ogóle ma być tych elementów dużo, czy mało. W każdym razie pod tym względem to się bardzo przydało. Oczywiście można było to wszystko naszkicować i zadziałałoby równie dobrze, ale dzięki temu bardzo szybko przetestowaliśmy sobie też ileś konkretnych kadrów, a jak się robi 2D, gdzie ten kadr zawsze będzie jeden konkretny, to, że możemy przetestować ileś ujęć, a jeszcze tak na roboczo bardzo, bardzo dużo nam dało. Tu wam chciałam trochę powiedzieć o tym, jak można dopasować grę dla daltonistów, żeby nie robić osobnego trybu w grze, bo wbrew pozorom nawet nie to, że daltonistów jest dużo, ale ludzie generalnie, każdy człowiek widzi trochę inaczej i wiele razy się o tym przekonałam, że coś, co moim zdaniem jest super wyraźne, to nagle się okazuje, że ktoś ma jakiś rodzaj daltonizmu, że to mu się zlewa coś tam. Generalnie taką naszą metodą, którą sobie wspólnie trochę wypracowaliśmy, jest sprawdzanie jasności. To, co widzicie, to jest screen z Fantazmatu z jednego puzzla, przy którym się właśnie po raz pierwszy o tym przekonałam. On nie jest do końca prawdziwy, bo gdzieś zgubiłam asety, więc musiałam go złożyć od nowa, ale idea jest ta sama. Wariant u góry to jest wariant, który ja sobie zrobiłam jako wesoły grafik, czyli prawda, robię sobie zielone, czerwone, tam cyfry, które trzeba do puzzla, żeby wszystko pasowało. Pokazuję to Tomkowi, z tego co pamiętam, to albo w ogóle mu się zlewały kolory, albo widział je trójwymiarowo. Także stwierdziliśmy, że coś trzeba przerobić. I najlepszą metodą na przerobienie tego okazało się po prostu pracowanie na jasnościach. Bo nawet jeżeli komuś się jakieś barwy zlewają, jakieś kontrasty są zbyt podobne, zazwyczaj w ten sposób to działa, to jak jasności się różnią, w tym momencie nagle wszystko staje się wyraźne. I tak jak widzicie, screen po prawej, ten czarno-biały, wersja oryginalna, te jasności są praktycznie takie same, w związku z czym wszystko się zlewa. Natomiast u dołu kolory są trochę zmienione, nadal są niby te same, ale już jasności się różnią na tyle, że naprawdę każdy to zobaczy, czy widzi dobrze kolory, czy nie. Dobra. To wam jeszcze chciałam pokazać, ogólnie sprawdzanie jasności jest bardzo, bardzo ważne i każdy, kto czy rysuje, czy projektuje, powinien to robić. Tu macie parę lokacji z Fantazmatu, które chciałam wam pokazać, że również w wersji czarno-białej te kontrasty są na tyle mocne, że każdy ważny element jest widoczny. Mimo że technicznie obie lokacje mają bardzo podobne kolory, znaczy w obrębie jednej lokacji, to są jakby takie dosyć monotonne, to mimo wszystko te kontrasty, te dobrze dobrane jasności sprawiały, że lokacje są czytelne. Dobra. Jeszcze chciałam wam wspomnieć o tym, właściwie o tych ramkach już trochę wam mówiłam, że to się zawsze przydaje zrobić sobie
tego typu ramkę z rozdzielczościami i pilnować. Zresztą nie jesteśmy jedynymi osobami, które wpadły na ten pomysł, bo praktycznie każdy, z kim współpracowałam, a kto robi 2D, ma jakiś rodzaj tego typu layoutu, który sobie nakłada. To na dole to jest na przykład lokacja robiona dla Artifexów. Pozwolili mi pokazać, jak oni to robią. Oni mają w ogóle taką bardziej skomplikowaną ramkę, jak widzicie. Mają od razu wyjęte miejsca na inwentory, zapasowe rozdzielczości. No, akurat tych elementów mają dużo, bo u nich taka ramka służy do dostosowania gry nie tylko na peceta, ale również na wszystkie iPhony, iPady, Androidy i absolutnie wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Więc ileś tych linii, jest ich naprawdę bardzo dużo i tą czytelność kontrolują na każdej platformie. Plus oni mają taki specjalny sposób sprawdzania w ogóle jasności. Jak widzicie po prawej stronie, to z takimi czerwonymi przebarwieniami, oni mają zawsze taką warstwę, którą testują, czy lokacja nie jest za ciemna. Jeżeli jest za ciemna, to te elementy, które mają zbyt podobne jasności i gubią się już w jakimś tam odcieniu czerni, jak widzicie, zaznaczają się tak na czerwono. I generalnie nie ma problemu z tym, żeby część elementów taka była, no bo to fajnie podbija kontrast, ale jeżeli robilibyśmy jakiś puzzle, czy jakiś ważny element byłby cały tak na czerwono, no to znaczy, że trochę poszaliliśmy z kolorami, bo generalnie gracze mają bardzo różne monitory i zwłaszcza te tańsze monitory, jeżeli chodzi o te ciemne tony, to kompletnie spłaszczają i wszystko staje się jedną barwą. Mówiłam wcześniej o oszukiwaniu i chciałam wam pokazać, jak to robić dobrze, a jak to robić źle. Przykłady po lewej to są przykłady, jak to robić bardzo źle. To wszystkie te screeny są z gier typu Hoppa, czyli Hidden Object Puzzle Adventure. Przy czym te dwa screeny po prawej to są screeny z gry 13th School, bodajże, Big Fisher, czyli firmy, która jakby zapoczątkowała te hopy. I oni robią to naprawdę w super jakości. Jak widzicie, te screeny, mimo że de facto są trochę miksem 3D z jakąś tam mocną podmalówką zdjęć, i wstawionymi w ogóle postaciami z filmów, tak jak ten pan na dole, to są bardzo spójne kompozycje. Tam jest świetny art director, właściwie był, bo już nie istnieją, który naprawdę każdą tą lokację dopieszczał. Do każdej lokacji był koncept, było bardzo przemyślane, a wizja była naprawdę spójna. I jak widzicie, no, to są po prostu małe ilustracje, mimo że ta scena u góry, czyli scena Hidden Objecta, jest bardzo zawalona i zaśmiecona, to ciągle jest kompozycja, a nie jakiś taki przypadkowy zestaw elementów. Te po lewej to jest przypadkowy zestaw elementów. To nawet trudno stwierdzić, że to jest fajne do rozwiązywania, bo nie wiem, czy kogoś bawi, że znajduje wielki pionek szachowy na niebie. Także no mówię, metoda jest dobra każda, ale jak widać jeszcze trzeba umieć to zrobić, bo to, że ktoś ma fajne tekstury, to nie znaczy, że rezultat będzie fajny. A tu wam właśnie chciałam pokazać przykład fajnego połączenia zdjęć, ten po prawej, An Pogoda. Ona, to jest tak naprawdę praca, która powstała trochę ze zdjęć, trochę z modelu 3D. Ale ona ma jakąś fajną strukturę i cała się trzyma, jest spójna. Natomiast pracę po lewej, no to chyba widać. W sensie fajnie, że można pracować na zdjęciach, ale jeszcze trzeba to jakoś wykończyć, bo inaczej, no jak się nie wie, co się robi, to efekty są po prostu płaskie i złe. I to wam chciałam właśnie pokazać, że czy ktoś oszukuje, czy nie, to nie jest oszukiwanie, czy ktoś sobie przyspiesza pracę. To jednak ten skill widać. To są prace takiej panny, która ma, nie pamiętam jak się nazywa, ma ksywkę Selenada, jakby ktoś jej szukał na DeviantArtie, jest między innymi. I po lewej macie właśnie jej przykład takiej pracy złożonej ze zdjęć, bo napisała właśnie, że chciała spróbować, że tyle tego widzi ludzi, którzy sobie tak ułatwiają pracę, że spróbuje. A po prawej widzicie jej taką normalną pracę, jak i pracę tradycyjną. I to, co jest dla mnie zabawne, to jest to, że ta praca zrobiona na zdjęciu, ta po lewej, tak naprawdę jest bardzo podobna do tej pracy z prawej strony. Ona mówi, że ta na zdjęciu co prawda zabrała jej chwilę czasu mniej, a ta po prawej powstawała o wiele dłużej, ale tak naprawdę jak ktoś ma jakieś tam zdolności okupione pracą nad warsztatem, to jak widzicie, ta różnica nie jest taka duża. To już nie jest ten poziom, co widzieliśmy przed chwilą, że jak ktoś sobie składa ze zdjęć i podmalowuje i jest fajnie, tylko to jednak jest, no, jak ktoś jest dobry, to po prostu sobie może przyspieszyć pracę. To już jest w tym momencie narzędzie, a nie oszukiwanie. Zresztą trudno oszukać, bo widać efekt i tutaj po prostu. Dobra. Jeszcze wam chciałam pokazać przykład, jak używać zdjęcia przy tworzeniu lokacji.
góry macie taki profesjonalny koncept, naprawdę fajny, gdzie zdjęcia posłużyły jako takie poszczególne elementy do tekstur, nie wiem, może nawet do układu perspektywy całości. Nie widziałam oryginału, ale tak podejrzewam. Natomiast na dole macie taki typowy fotomontaż właśnie złożony z przypadkowych zdjęć i to, co bardzo fajnie świadczy o tym, czy ktoś to zrobi dobrze, czy nie. Na górze macie pełną kompozycję barwną również. To jest ilustracja. Tutaj są fajne kolory, tutaj są dopracowane te przejścia. Na dole kolory są totalnie przypadkowe. Nie ma żadnej głębi, nie ma tak naprawdę żadnej perspektywy. I co z tego, że niektóre budynki są bardzo dobre, jak to są elementy zdjęcia całościowo, to się i tak w ogóle nie trzyma. Nie. Teraz jeszcze wam chciałam powiedzieć, jakie czasem trafiamy problemy już po fakcie, po skończeniu gry, których się w ogóle nie spodziewaliśmy. Na przykład w wypadku Cinders najpierw się bardzo spieszyliśmy z całym projektem, myśleliśmy, że go zamkniemy w pół roku, bo bardzo nieprawdą. No i ja się bardzo spieszyłam, stwierdziłam, że muszę wszystkie lokacje i postacie zrobić super szybko, bo już w ogóle mamy terminy na wczoraj i tak dalej, więc sobie rysowałam to, co mi się podoba. W rezultacie wyszło, że nasza wróżka jest stylizowana na jakiś tam początek XIX wieku, jeżeli chodzi o ubiór. Pan ten pośrodku, shady charakter, ma XIX-wieczny surdut, a z kolei strój głównej bohaterki jest w ogóle mieszaniną wszystkiego. Nie jest duży problem, żeby nie było, bo mówimy jednak o bajce. Natomiast generalnie na przyszłość, patrząc sobie potem na to, uznałam, że to jest strasznie niespójne, że jednak ja lubię robić rzeczy zamknięte i jeżeli ktoś zwraca na takie rzeczy uwagę, a wbrew pozorom sporo osób zwraca, zwłaszcza w grach indie, bo tam jest dużo pasjonatów, to fajnie się z takimi rzeczami nie spieszyć i móc sobie pozwolić na to, żeby to dopracować, bo takie produkty potem żyją po prostu dłużej, jeżeli jest tam jakaś głębsza myśl, a nie po prostu ileś randomowych postaci. Chciałam wam też wspomnieć o naszej najbardziej kontrowersyjnej postaci, czyli Madame Gede. Tutaj w wersji Solstice akurat. To jest postać, którą wymyśliłam ja i za wszystkie problemy z nią tak naprawdę w związku z tym odpowiadam, a wymyśliłam ją sobie tak, pomyślałam, kurczę, mamy zrobić wiedźmę, to zróbmy taką wiedźmę, to jest nasza druga wróżka jakby w kopciuszku, zróbmy, żeby się odróżniała od tej wersji takiej tradycyjnej wróżki, czyli tej, którą tu widzicie na tym małym screenie. Tak sobie myślę, co by było super, szamanki są super, wudu jest super, to jest takie baras, no to robię. No i fajnie, i zrobiłam sobie postać, która dla mnie była ekstra, ale potem się okazało, że wielu ludziom przeszkadza to, że wpisuje się w określone takie tropy kulturowe, które dla mnie nie też były obce, ja o nich nie myślałam, jestem z tego kręgu kulturowego i dla mnie na przykład czarni szamani to jest coś, co mi się wydaje super. A potem się okazało, że wpisałam się niechcący w stereotyp magical negro, czyli takiego czarnego, który jest dziki i pomaga białemu człowiekowi. Można sobie na wiki sprawdzić, to jest faktycznie hasło i trop kulturowy. I okazało się, że tak naprawdę wpisałam się w jakiś stereotyp, który drażni wielu ludzi, nie mając o tym w ogóle zielonego pojęcia. A tak naprawdę jakbym się nad tym zastanowiła, projektując postać, to pewnie też bym o tym nie wiedziała. Ale teraz o tym wiem, w związku z tym już mogę o tym pamiętać i po prostu wiem, że projektując postacie muszę pomyśleć o czymś więcej niż tylko to, że coś mi się wyda takie super, bo nagle się okazuje, że wpiszę się w coś złego. Oczywiście trafiło się też wariaci, bo trafił się nam człowiek, który pisał, że nasza Madame Gede kojarzy mu się ze stereotypem blackface, to co widzicie na dole. To był taki makijaż nakładany tam w XIX, na początku XX wieku. Biali ludzie sobie nakładali taki makijaż, żeby grać czarnych. No, nie muszę mówić, jak bardzo źle to się kojarzy dzisiaj. W związku z tym jeden z naszych fanów, chyba złe słowo, powiedział, że Madame Gede kojarzy mu się właśnie z tego typu makijażem, co już jest argumentem trochę przygiętym. Ale również takie rzeczy się zdarzają, co można olać. Natomiast faktycznie wpisanie Madame Gede w ten stereotyp magical negro niby przypadkowy, ale rozumiem zarzuty, rozumiem, że to dla kogoś był problem. Również parę wniosków, których jakby nie to, że nie wyciągnęliśmy, dowiedzieliśmy się po fakcie. Dużo osób oczywiście chwali nasze postacie do Solstice, ale też się pojawiły problemy. Na przykład to, że nie wiem, nasza Konstans, ta pani po lewej jest za bardzo odkryta, w sensie, że epatuje biustem. No epatuje, bo jest kurtyzaną, w związku z czym moim zdaniem wszystko się zgadza, ale jakby pierwszy rzut oka paru osób, którzy jeszcze nie wiedzieli o co chodzi, to był problem. Był problem z Galenem, czyli tym czarnym panem obok Madame Gede, który jest jej, powiedzmy, kuzynem, dla uproszczenia, czy tam bratankiem.
Był problem ten sam, że znowu się wpisujemy w stereotyp witch doctor. Przy czym akurat on jest lekarzem, więc to w sumie trochę pasuje. Ale i tak zwróćcie uwagę, że w zestawieniu z Madame Gedde to on jest bardzo stonowany, ma tylko sobie jakieś tam drobne detale i tak naprawdę takiego narzekania na niego za bardzo nie było, więc wydaje mi się, że tym razem zrobiliśmy to dobrze, że ciągle się wpisuje w jakąś tam swoją tradycję, nawiązuje do Madame Gedde jako postaci, ale już nie powinien drażnić nikogo jako ten nieszczęsny magical negro, który mnie prześladuje. Również z postacią Jani, czyli tą Azjatką, naszą drugą główną bohaterką, problem był taki, że ileś osób nam mówiło, że jest Azjatka i zajmuje się nauką i że to też jest stereotypowe. Z drugiej strony mamy postać kobiecą, która zajmuje się nauką, więc to akurat jest dobrze. Także tak naprawdę mówię tylko o tym, żeby pokazać, ile nam wyszło problemów, których się nie spodziewaliśmy. Chcieliśmy zrobić fajne postacie, które są ciekawe, które są jakieś, nie to, że inne, ale zbudowane faktycznie od początku do końca jako fajny koncept. To, że na przykład Galen jest czarny, to nie dlatego, że nam brakowało jednego tokena pod tytułem Black Guy Wybrze, tylko dlatego, że to była postać nawiązująca do Madame Gedde. Generalnie dla nas to wszystko były przemyślane decyzje, ale się potem okazało, że różnym ludziom przeszkadza dużo rzeczy. Także to tak mówię po to, żeby, nie wiem, każdy się tam gdzieś uczulił, że warto o tym pomyśleć, ale nie warto też jakoś strasznie przesadzać, bo na pewnym etapie projektując kolejną postać, to już sama się zastanawiałam, czy w ogóle mogę to narysować, czy to kogoś obrazi, czy to będzie, nie wiem, rasistowskie, no można zwariować, więc tak uczulić się, ale nie przesadzać. I jako taki właśnie przykład tego zjawiska chciałam, bo to się zmienia ciągle, to postępuje, jakby wraz z tym, jak cały świat się globalizuje, jak wiemy coraz więcej, to rzeczy, na które kiedyś nie zwracalibyśmy uwagi, dzisiaj stają się dla nas albo nie tyle ważne, co nas w ogóle zaczynają dotyczyć. I tak jak kiedyś takie rzeczy nikomu nie przeszkadzały, jak na przykład kanibale w Monkey Island, no chyba trudno o bardziej rasistowski przykład. Mamy czarnych, którzy chcą zjeść białego, no come on. To było naprawdę przegięte, ale to była gra dawna, to była gra zabawna i nikomu to nie przeszkadzało. Dzisiaj mamy szamana, mamy witch doktora w Diablo 3, który jest strasznym problemem dla wielu osób, bo jest postacią, która praktycznie się nie odzywa, jest jedyny dziki i jest czarny i znowu się wpisuje w ten stereotyp magical negro. I to naprawdę zaczyna być problemem, tak, żeby coś zaprojektować, żeby to nikogo nie obraziło. Plus jeszcze warto właśnie wziąć pod uwagę, co na jakim rynku kogo obrazi, bo gdyby nie ta globalizacja kultury, to taki ten witch doctor w Diablo 3 nas, Polaków, by w ogóle nie ruszył tak naprawdę. W ogóle byśmy na to nie wpadli, tak jak nie wpadliśmy na to, że kanibale są obraźliwi. No. Także są różne lokalne jakieś tam kwestie kulturowe, na to też czasem warto zwrócić uwagę, bo coś, co nam się może wydawać neutralne, okaże się, że w grze wydawanej, nie wiem, w Brazylii czy gdzieś nagle będzie uderzało w jakiś bardzo smutny stereotyp czy coś. Ale również chcę was uczulić na to, że co branża i co gra, a też raczej specyficzny rynek, to są bardzo dziwne problemy, do których należy się dostosować. Przykładowo tutaj mamy screeny z dwóch gier casualowych, dwóch hop. Znaczy technicznie Drone może nie był hopu, ale powiedzmy dwóch przygodówek casualowych. I teraz tak, to po prawej to jest screen z naszego fantazmatu. I myśmy w ogóle nie zastanawiając się nad niczym zrobili sobie wielkiego trupa, na którym był spotter, tam był jakiś robak w oku, nie wrzuciłam wersji z obiektami. No ale to było takie naprawdę dla niektórych, wydaje mi się, powinno być przegięte. Ale stwierdziliśmy, o to będzie takie super, zrobimy spotter na gnijącej pannie młodej. Z jakiegoś powodu to w ogóle nie wzbudziło ani kontrowersji, ani problemu. Nikt nie miał problemu z tym, że ciągle gdzieś tam w tym naszym fantazmacie walały się trupy, była krew, no wszystko tam się działo i było wszystko spoko. Ale screen, który widzicie po lewej w dronie, naprawdę wzbudził, no było spore zamieszanie, dlatego że to jest bardzo ładna kartunowa gra, taka ładnie stylizowana, ale mówimy o rynku amerykańskim, na którym rzeczy, które są pełne przemocy, wulgarności i tak dalej, nie są problemem, ale już na przykład wszystko, co się kojarzy z okultem, z magią, jest uznawane za bardzo złe i niebezpieczne. To jest bardzo specyficzny rynek. W związku z czym ten puzzle po lewej
Został przez jakąś panią nazwany pentagramem, którym, no właściwie, dobra, może jest pentagramem technicznie, ale to nie jest pentagram w takim znaczeniu okultystycznym. I to naprawdę był problem. Ona powiedziała, że ona prosi o oddanie pieniędzy, dlatego że ta gra ją obraża i to są jakieś tam magiczne treści i ona już nie ufa po prostu, że dalej ta gra nie będzie jej sprzedawała tajnych wiadomości. I wbrew pozorom z tego się zrobiła całkiem spora afera. Także okazało się, że naprawdę, no, tego typu przemoc i rzeczy bardziej hardkorowe, horrorowe, zero problemu. Kolorowe kółeczka, które kojarzą się z pentagramem i magią, nagle duży problem. Bardzo dziwny rynek, ale o takich rzeczach też warto pamiętać. No, to jest generalnie wszystko. Jako bonus pokazuję wam jeden z moich pierwszych rysunków. Nie, to nieprawda, ale byłam zafascynowana Storm i od tego zaczynałam i zawsze chciałam rysować X-Menów. I moja kariera zaczęła się od tego, że tworzyłam własną wersję X-Menów i to jest jeden z pierwszych wariantów. Dzięki za uwagę, dużo to jest strasznie. Czy ktoś ma jakieś pytania? To bardzo zależy od tego, czy ona ma być już do gry, którą zaczęłam robić i się wdrożyłam, na przykład stylistykę. W tym momencie myślę, że około jednego dnia. Takiego roboczego, czyli nie wiem, 8, 9 godzin, 10, zależy. A jeżeli coś robimy od zera i testujemy styl, no to tak koło tygodnia nam się zdarza, że jedna lokacja powstaje. Szczerze to animacje to bardzo zależy do czego je robię, bo na przykład jak zaczęłam robić swoją grę, tam jest silnik, który mi wkłada poszczególne klatki i robi bardzo ładne przejścia między nimi, które mogę ustalić. Jeżeli robię coś tak zupełnie graficznego, to albo robię niektóre rzeczy poklatkowo, bo wtedy bez żadnych przejść, bo wtedy ten ruch jest mocniejszy, albo sobie na przykład robię takie przejścia z bardzo szybkie, jakieś tam mikrosekundowe, ale faktycznie przejścia miękkie, w tym momencie ten ruch się wygładza. Ale szczerze mówiąc, najczęściej robię to rzeczy poklatkowo zupełnie, w sensie lubię sobie zaplanować całość. Jeszcze jakieś pytanie? No dobra, to dziękuję bardzo.